Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Enter Game Talisman Online. Witam się z wami Sahir. Zaraz będzie kuń. Jest kuń. I będziemy kontynuowali naszą serię. No jeszcze sobie włączymy muzyczkę, bo muzyczka, której nie słychać. Ale to nic, przecież to nam nie przeszkadza. Może chyba, że wam tak przeszkadza, bo tak nie ma nic w tle, nic nie leci. No i tam wiecie, jak to jest. Okej, zakończyliśmy na tym, że mieliśmy zaraz pójść sprawdzić, co dostaliśmy na mailu. O, właśnie sobie leci muzyczka. Co dostaliśmy na mailu? Za to, że wbiliśmy 20 level, jesteśmy upem. Może Ramon Report? Nie ma go. No to nie dostanie raporta, no bo go nie ma. No problem. Problem? Problem jest. Okej, jakby ktoś już zauważył, to pod moim nickiem jest taki zielony napis Polish League. To się czyta raczej League. Czyli oznacza to, że to jest nazwa gildii. Tak, jestem w gildii. Tu można zobaczyć. Ale to zaraz wszystko objaśnię, tylko tutaj zabijemy stworki i... I mam 112 HP. I zaraz może mnie zabić. To by nie było zbyt miłe. Jak będę już, jak pójdę oddać tego questa, to tam będę wyjaśniał wszystko na temat gildii. Co i jak. Żeby było w miarę wszystko zrozumiałe. Tu jeszcze 6 musimy zabić. No problemu. No problemu. Sahiro Zero. Fajnie, dobra. Jeszcze 4 nam tu zostało i będzie w porządku. W porządku. A tam do gildii sam się dodałem. Inną postacią. Po prostu 2 klienty sobie włączyłem i się dodałem. Tak. Okej, zabiliśmy. No i teraz tu nacisnę, żeby poszedł. Właśnie sobie idzie do NPC, u którego mogę oddać questa. No i teraz mogę to wszystko wyjaśnić na temat gildii. Tutaj wyświetla się info, jakiej można napisać. Od razu powiem przy okazji, że te info może napisać prezbiter albo lider gildii. No lider jest wiadomo, że tylko jeden. Prezbiterów jest dwóch. Dwóch może być, o tu akurat jest jeden. No oficerów może być 6, tak już przy okazji. No a bemberzy i freshmani. Może być, nie wiem, do ile. Bo dużo może być ich. No tu jest nazwa gildii Polish League. Level gildii 10. No, 10 level gildii jest akurat no cały czas był maksymalnym levelem. Oczywiście jak się tworzy gildię, to ma się pierwszy poziom. Tutaj 85 members. No to akurat oznacza to, że tylu jest wszystkich osób w tej gildii. Od lidera do freshmanów. 9 online, czyli wszyscy, czyli obecnych na grze. O, może i tak i powiem, lepiej by było. To dam na misję i zaraz będę dalej tłumaczył. Tu mamy zabić 15 kokodalemów.
No i tutaj od razu maila zobaczymy. No i dostaliśmy 3 razy Smal Emerald. No i jakiś bazek Curse Scroll. To daje nam 800 HP. Możemy użyć w czasie bitwy. No i cooldown 10 sekund. A ja powinienem mieć łuk. Mam i ten łuk. Mam i ten łuk. No i zamienię. Mergę zrobię. To jest ten nowy, to jest ten stary. Ten jest do 20, ten jest do 30 levela, jakbyś nie wiedział. No i taki powinien nam postać. I taki mamy. Przy okazji, nim jeszcze dojdziemy do tej gildii, pokażę jak się ulepsza takie bronie, czy też różne przedmioty z EQ, no oprócz amuletów i ringów i asystant talizmanów. Znaczy, idziemy do Blacksmitha, rozmawiamy z nim, naciskamy kombinę. Na środku wkładamy albo to, czyli broń, albo możemy włożyć to, czyli od EQ itemek. No i tu od EQ itemek, jak wkładamy, to potrzebny jest ruby, a jeśli tutaj, to potrzebny jest nam emerald. No i możemy ulepszyć naszą broń. No zobaczmy, tu mamy damage 55 do 60 na obecny level. No i pierwsze kombinę na, czy ulepszenie na plus 1 jest za darmo, bo akurat nic to nie wyświetla i mamy 100% szans, że nam się upowiedzie. No i rzeczywiście tak było. No, ładny dźwięk nawet nam towarzyszył, jeśli wejdzie. Było 55 do 60, teraz mamy 60 do 67 damage. No i mamy tu wyświetlaną w prawym górnym rogu, że jest plus 1 tej ranki od łuku. No i teraz będę próbował dalej ulepszać. Mamy 50% szans, że nam się powiedzie. No i teraz będzie nam kosztowało to 10 silverów. No, oczywiście możemy. No i niestety nie udało się. Towarzyszył nam fajny, no nie jest zbyt fajny ten dźwięk, kiedy nam się nie powiedzie. No i dostaliśmy 5% więcej szans od tego za to, że nam się nie udało. Tu oczywiście nam wyświetli jeszcze, że na tym łuku jest, akurat był przed chwilą, nie udało się nam ulepszyć. Tam combination failed. A mamy jeszcze jeden Small Emerald i spróbujemy ulepszyć. I znowu nam się nie udało. Trudno. Założymy. Będziemy chodzić z takim łukiem. No bywa. Ok, tu możemy też założyć już. No i będziemy szli tam załatwić ich. I mamy jeden punkt do rozdania. Ja go włożę w Heavy Kraka. Jako drugi skill, który będę maksował. Ok. Stonsy. Musimy zabić Kokodaemon. To będzie tutaj gdzieś. Nawet i wcześniej. Ok. Jedziemy dalej z gildią. Mamy 9 online. Oczywiście tu. Tu akurat będzie nam, jak odznaczymy, to będzie nam pokazywało, którzy są online. No to mamy wszystkich. No ci, co mają niki, ogólnie ten cały pasek na taki szary, no to znaczy, że ich nie ma, taki biały to oznacza, że są. Tu możemy odznaczać, jak komu wygodniej. Ja wolę mieć wszystkich. Wszystkich od razu widać. No i tutaj mamy limit graczy w gildii. 130 osób może być w gildii. No, więcej już nie da rady. No na pierwszym levelu oczywiście max ludzi w gildii tam jest o wiele mniejsza. Nie wiem, z 40. No i z każdym levelem gildii się powiększa. Powiększa ilość miejsc.
A tu tak będę zabijał sobie, może tak w tle, będę tak opowiadał o sobie dalej. Ok. No i to nam odznacza. Tutaj mamy niki, ludzi, jacy się znajdują w gildii. Tutaj mamy ich pozycje, czyli jakie stanowią stanowisko, jakie posiadają stanowisko, może tak lepiej. To oznacza, że jest lider, tu press, tu oficer. Tu mamy contribute value. Czyli takie punkty, którym się zdobywa. O, punkty, czy jak to tam woli, listki, bo tak może zaraz później pokażę, jak wyglądają tak zwane listki, czy punkty, jak to tam CV. CV. No skrót od contributor value, no to będzie CV, nie? Tu się uleczę, żeby nie zabili. No, punkty za robienie guild questów, czyli gildijnych questów. No, tu akurat jest miejsce, w którym się znajdują, jak się nazywa to miejsce, w którym są obecnie. Czy ostatnio się wylogowali z gry. Tu mamy ich poziom. Akurat tak się segreguje poziom. Właśnie tu się segreguje od poziomu, od najwyższego w dół. No tu jest 52, a tu 75, no, dlatego że tu on jest online akurat. A ta druga osoba akurat nie jest. No i tu mamy profesje, jakie są tych graczy. Dodawać do gildii może tylko oficer, prezbiter albo lider. Member albo freshman nie może dodawać osób do gildii. Takie najmniejsze prawa jakby mają do gildii akurat. Właśnie i te prawa, tak, lider może tu wszystko może robić. No ja akurat jestem freshmanem. Mogę nawet pokazać, tutaj jestem, znajduję się tutaj. No ja akurat mogę tylko używać takie tutaj funkcje, jakie są mi dostępne, te na pomarańczowym takim tle, czy brązowym, pomarańczowo-brązowym, o. Może lepiej będzie. Ile muszę ich zabić? Jeszcze dwóch. Ok. No, to by było tyle. No i tak, ja tu mogę co najwyżej jako freshman zrobić manage, czy jak to tam się wymawia, nie wiem. Czyli sprawdzić informacje dotyczące gracza w gildii. No, są wszystkie te podstawowe informacje, co tutaj się znajdują, tylko że tu jeszcze można dodać sobie title, czyli taki tytuł, taki opis, który może nam dać oficer, prezbiter albo lider. No tam powinno ich poprosić, żeby nam wpisali title. I wtedy nam dadzą takie tytuły, jakie będziemy chcieli. Tam bodajże oczywiście jest ograniczona ilość znaków. Do 16 bodajże, nie wiem. Coś koło tyle by było. No i wtedy nam tu się obok nazwy gildii wyświetli nam się te tytuły. Tak, i tutaj mogę jeszcze zrobić Alliance, czyli z jakimi gildiami są sprzymierzone,
z jakimi gildiami jest sprzymierzona nasza gildia? No, czy takie przymierza? No, akurat nasza nie ma sprzymierzeńców. Śmiało. Ok. Tu możemy zobaczyć Guild War, jakie statusy warów, takie tam. To odda misję i wbija się level. A. Mam 21 level. Bardzo ładnie. Może sobie ulepszę łuk. I dalej o gildii. Tak, Guild War i Register. A co to jest? Kart. Pierwszy raz to widzę. Bo ja tam nie wiem, co tu jest. Nic konkretnego. Nic przydatnego. Dodawać do gildii. Czyli ad, ja nie mogę. Może właśnie oficer, jak już to wspomniałem wcześniej, prezbiter, a także lider. No, usuwać gildii tak samo mogą te osoby. Tylko jeśli chodzi o usuwanie, to oficer nie może usunąć oficera, czyli na tej samej pozycji osoby lub wyżej. Czyli oficer nie może usunąć prezbitera, a prezbiter może usunąć oficera. Prezbiter może usunąć oficera, ale nie może usunąć lidera. No, lider jest górą nad wszystkimi. No i tu mamy Guild Info, czyli to, co tu się nam pokazuje na tym małym czarnym tle w prawym górnym rogu. Ja się udam właśnie do Stone City. Czy nie? Czy mam tylko trzy questy? I na następnym odcinku postaram się pójść drugi kaw. Pierwszy był to taki łatwy, ale ten już jest trochę trudniejszy. Drugi kaw postaram się pójść może z kimś z gildii i pomoże. Mi pomoże. No Stone City. Tutaj się udam. No i ciekawie, ile mi wtedy wyskoczy za nagranie. Megabajtu. No dobra. Pewnie dużo. Czemu ja nie mam ubranego? Bierzmy ten łuk. No Guild Info, tutaj może to zmieniać. Informacje o gildii. No i tu jest te title, które może zmienić nam oficer, prezbiter albo lider. No oni mają takie duże. No, mogą nam. Mogą, po prostu mogą. Brank. To jest tak samo jak pozycja. To taki tam. Może nam dodawać również. Ale nie wiem, czy oficer właśnie. Chyba nie. Prezbiter i lider może brank dać. Tak, udajemy się do Stone City, miasta pełen sklepików. No może akurat mało ludzi jest. No już troszkę więcej. No tutaj sprzedawają różne itemki. My się ładnie udamy do Guild Demens, czyli domu gildii, że tak powiem. Można tak to nazwać. No i właśnie tutaj się znajdujemy. Tu jeszcze jest leader change, czyli można zmienić lidera, no i usunąć gildię. Nie wolno usuwać gildii, to jest złe. No i tu się dostaje właśnie te, tutaj w tym kamieniu dostaje się questy, które posiada gildia. Ja niedługo będę robił Snake Cave, więc mogę to wziąć. No ale już nie, potem zaraz będzie to Rattan Cave.
No i tu się dostaje taki list, no jak to mówiłem, takie CV, nawet mówi CV, listki, no wyglądają to jak listki. Może to jest ten quest, włączę może go. No i pisze, jest napisane, że podwyższy nam o 100 punktów te CV w gildii. Czyli będziemy mieli 100 punktów za ten quest. To są oznaka po prostu, że będziemy że robimy te questy w gildii, że na coś się przydajemy. Pomagamy w rozbudowie gildii. Bardzo przydatne to jest, jeżeli chodzi o początki gildii, żeby po prostu się angażować się w rozwój gildii. A, tu widzieliśmy tego questa. No, tu mamy dwa questy na razie, ale tak to jest naprawdę więcej, o wiele więcej questów. Wszystkie questy uaktywnią się dopiero na 58 levelu bodajże, z tego co pamiętam. Jest ich, nie wiem, z 10, 12. Od 10 do 12 questów jest ich. Tu mamy wazę, której akurat tu możemy contribution follow, czyli po prostu wpłacimy jakąś kasę i no i za to dostaniemy jakąś ilość tych punktów CV, czyli tych listków tam, te listki mówię lepiej, będzie CV, to tam coś innego się kojarzy. No to się dostaje te listki. Za jeden gold jest 30 listków drogą. Maksymalnie można zdobyć 600 punktów dziennie. Nie można więcej. Tu ja bym chciał robić te questy, które tam są. No tu nie dość, że mogę je tylko jeden. Tam jest, wziąłem dwa questy do dwóch różnych kawów. No ale jeden quest tu mogę zrobić 3 razy dziennie. Taki sam. Tu będzie 300 punktów. No i jakbym zrobił drugi od razu, to też 300 i było 600. I tu mamy. To jak tworzymy gildię, wyskakują nam różne konstrukcje, jakie możemy zrobić, żeby rozwój po prostu. Chodzi o rozwój gildii. No i zobaczyć, co tam można rozwijać w danym momencie. Tutaj jest Guild Warehouse, czyli taki tam magazyn, żeby przechowywać różne itemki w gildii. Wkładać to może każdy, itemki wkładać może każdy, czy tam pieniążki też, ale jak już chcesz z powrotem te itemki, to tylko może je wyciągnąć prezbiter albo lider. Innej opcji nie ma. To proszę, jakie itemki sobie wkładają. Tu chodzi, można pieniążki wpłacić też. No ale to tam. Chcę te pieniążki. Weźmy 30 golda. Nie mam autorytetu, żeby wypożyczyć. No, akurat. No i tu nam historia wyskoczy. Kto jak wpłacał, czy tam. Tu ja chodzi o pieniądze, tu tam ciężko wyświetlam. O jest. Mamy historię pieniążków, jakie zostały wpłacone czy wypożyczone. Stone of Life. Tutaj też znajdują się różne informacje co do konstrukcji różnych itemków, co ja gadam, do rozwoju gildii. A mój koń wbił drugi level. Ja tego nie zauważyłem. Mam drugi level konia. Mój kuń ma drugi level. Cieszymy się bardzo. No i to by było na tyle w tym odcinku. Takie podstawowe informacje na temat gildii myślę, że powiedziałem. No, w następnym odcinku najwyżej dopowiem więcej.
Tam będę w następnym odcinku postaram się zrobić ten Snake Cave, czy SC w skrócie. Na razie byłoby to tyle w tym odcinku. To w sumie był lepszy asysty. No i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.